Daj mi go. Kto mówi? Czego chcesz? Ja odpowiadaj na pytania. Oddaj telefon. Wal się, nie chcę z tobą rozmawiać. Odwiedził mnie mój chłopak. Kto to? Mam go załatwić? Jak on się nazywa? Przestań, rozmawiam przez telefon. Mam to gdzieś. Kto to był? Pakuj się i wynocha. Myślisz tylko o sobie. Daj mi spokój. Candace patrzy na mnie z góry. Karci mnie jak małą dziewczynkę. Zawsze cię wspierałam. Wiem. Broniłam cię. Sama tego chciała. Nie będę z tobą rozmawiać, bo się wywyższasz. Nie wywyższam się. Atakujesz mnie, chociaż nic ci nie zrobiłam. Szukałam fajnej murzynki, żebyś zrobiła się zazdrosna. Chciałam, żebyś zrozumiała, co czuję. Uważasz, że ściemniam. Jestem tego pewna. Nie rozpoznałabyś porządnego faceta, gdyby przed tobą stanął. Nieprawda. Gdy Gator cię rzuci, od razu do mnie zadzwonisz, a ja odłożę słuchawkę. Nie zadzwoniłabym do ciebie, bo po zakończeniu programu ani razu się do mnie nie odezwałeś. Przestań chrzanić. Cieszę się, że nie trafił do aresztu. Broniłam go, ale nikt tego nie docenia. Wszyscy rzucają mi się do gardła. Niech się walą. Jadę do domu. Serio? Wyjeżdżam. Przed chwilą groził mi areszt, a teraz muszę ratować ekipę. Ta noc mogłaby się już skończyć. Obrazili mnie. Sama mnie obraziłaś. Bo nie trzymałeś strony współlokatora. Przyznał się do winy. Miałem go bronić? Dlaczego krzyczysz? Obrazisz. Jesteście małostkowi. I kto to mówi? Jesteście tacy niedojrzeli. Nie mogę się doczekać Gatora. Dopuszczam cię do głosu, a ty wciąż mi przerywasz. Jesteście żałosnymi chłopcami. A ty nie zasługujesz na miano kobiety.